pytanie związane też z modernizacją sieci tramwajowej w Grudziądzu. Trochę wyżej, wydatki majątkowe. Aktualizacja, zwiększenie wydatków w 2015 roku o kwotę 8 151 000. Mam pytanie natury takie ogólne. Czy jest Pan w stanie dzisiaj określić całkowity koszt wykonania tej modernizacji, tej inwestycji? Całkowity koszt. Pan Radny się pyta, czy dzisiaj 25 marca możemy powiedzieć, jaki będzie całkowity koszt 30 czerwca, czyli po zakończeniu. W dłonie kolejną uchwałę o wieloletnim prognozie finansowym UEF-u, to tam na stronie 15 mamy wykaz zadań inwestycyjnych w punkcie 1.1.2.4, jest modernizacja sieci tramwajowej i w latach 2009-2015 łączne nakłady są przewidywane na kwotę 70 672 049 zł. To jest mniej więcej wartość całej inwestycji, którą przewidujemy, że zostanie poniesiona. Oczywiście ta wartość może ulec zmianie, ponieważ przypomnę, że kontek jest obmiarowy i każda pozycja, która już idzie we wniosku o płatność z inwestycji, inżynier kontraktu idzie w teren, jakby mierzy poszczególne, czy to ilości materiału, czy metry bieżące czegoś zabudowanego, na przykład rury, czy też metry kwadratowe wykonania. Więc pozycje są w kosztorysie ofertowym, kontrakt jest obmiarowy i każda rzecz jeszcze jest mierzona. W niektórych pozycjach naturalnie jest, że są zmniejszenia, w niektórych są zwiększenia, ale suma summarum będzie to kwota około tych 70,5 miliona złotych, przy czym dla przypomnienia to również wchodzi modernizacja już wozów tramwajowych, które od lat po Grudziądzu jeżdżą. Do czerwca, kiedy pojadą tramwaje, kiedy przyjadą tramwaje przez miasto Grudziądz, zamknie się to wszystko w tej kwocie, tak? Rozumiem. Czyli nie przewiduje Pan jakiegoś radykalnego wzrostu do poziomu na przykład ponad 80 milionów? Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.